Trzecie miejsce w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2020 zdobył Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Nagrodę przyznano za program rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów, którzy przeszli zachorowanie na COVID-19. Słupski Szpital otrzymał nagrodę w kategorii Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia, do której zgłosił kandydaturę projektu Dzienna rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów z przebytym COVID-19 zespołem Long COVID ze współtowarzyszącą chorobą układu sercowo-naczyniowego lub po ostrym incydencie sercowo-naczyniowym lub neurologicznym. Należy zaznaczyć, że oddział kardiologiczny i rehabilitacji kardiologicznej naszego szpitala od maja 2019 roku realizuje program rehabilitacji kardiologicznej szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego. Współfinansowany ten program jest ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego projektu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. I to w ramach tego projektu, gdy nastąpiły zachorowania na COVID-19, nasi lekarze przygotowali projekt dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. W konkursie Szpital Przyszłości Inspiracje 2020 Słupski Szpital był także finalistą w kategorii Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego z organizacją akcji pomocy wolontariuszy dla pacjentów szpitala w Słupsku w okresie pandemii COVID-19.